radera 50. To pomału, żebyś nie zgubił tego. Tam już sru z tym piwem, ale te pomidory. No to co, kochanie? Witamy się dzisiejszego dnia, to już po raz drugi. Po raz drugi. Tak. Słuchajcie, dzisiaj ze Studzienna zrobiliśmy wycieczkę do Międzygórza. Patrzcie, jaka ładna brama tutaj do miasta. I wróciliśmy sobie około godziny 16 i teraz pojechaliśmy już razem jednym motocyklem na zakupy. Dlatego, że robimy ognisko. I jutro rano też chciałem mieć śniadanko. Mi się już nie chciało. Dzisiaj zrobiliśmy 100 km. Wczoraj zrobiliśmy 300. Więc... Wyprzedzam. Tak, dzisiaj stówka. Tak, dzisiaj stówka. Dla mnie w ogóle pierwsza taka duża trasa w tym sezonie, 300 km. Powiem szczerze, że po 200 już byłam troszkę zmęczona. Pogoda nam super dopisuje. Jeszcze zobaczymy, jak będzie jutro. Mam nadzieję, że tak samo super. Właściwie to szkoda, że nie nagramy tamtej trasy, którą tu jechaliśmy, bo jechaliśmy do sklepu taką trasą, którą ja byłam super dumna, że w ogóle przejechałam, bo to była droga jeszcze węższa niż ta, o wiele gorszej nawierzchni niż ta, po bokach wszędzie piasek, bardzo kręte zakręty. Powiem szczerze, że na własnej skórze wreszcie doświadczyłam mocy tylnego hamulca w motocyklu. No tak, to mówiłaś już w pierwszym odcineczku. Tak, bo takie wrażenie to na mnie zrobiło. Także właściwie to nie wiem, czy nam się uda może jutro pokazać tamtą drogę. No, nie wiem. Możliwe, że jak będziemy wracać, nie? No Mirek stwierdził, że możemy spokojnie ją nagrać i powiedzieć, że to jest droga 100 zakrętów. Tak. Dzisiaj był jeszcze też taki plan, żeby z tego wodospadu Wilczki jechać na te 100 zakrętów. Z tym, że tak, to już była 16, właściwie to był czas jechać do sklepu, zanim go zamkną, jeśli chcemy dzisiaj mieć coś na kolację. Tak. Koledzy, którzy pojechali na drogę 100 zakrętów, mówili, że dzisiaj była tam straszna kolba. Tak. I że zasadniczo wcale się tam nie jechało dzisiaj fajnie, bo po prostu był mega ruch. To powiedział Poryty, a Poryty jest głupi. A Porytego wyprzedzał kolarz. Tak, kolarz go wyprzedził. Kolarz wyprzedził, bo tak się składał na zakrętach. Tego kolarz wyprzedził. Ogólnie mi się to bardzo podoba. Te drogi, żeby była jeszcze lepsza nawierzchnia, tutaj nie ma. Nie jest zła nawierzchnia akurat na tej drodze. Tu jest bardzo ładna, tam gdzie jechaliśmy do sklepu i tam gdzie jechaliśmy wczoraj, dojeżdżaliśmy do Studzienna. Tak. To była dramatyczna nawierzchnia. Cholera, dwójkę muszę tu władować zaraz. No widzisz, no kija ledwo zipie tutaj. Zaraz będziemy ostro skręcać. W lewo i w prawo i w lewo. Tam do mnie dzwonił Tomek, więc pewnie może coś chciał, ale ja nie słyszałem, bo miałem odłączony, kurczę, telefon od... Mhm. No właśnie. Co? Źle pojechaliśmy? Mhm. Zejści? Nie.
Nie, ja to sobie tak stanę. To tu? Tu jest tu. Nie? No tak pokazuje. No i właśnie to są takie też dróżki, to jest tysiące takich kilometrów. Ale nie, no fajnie, to jest. No ta jest akurat taka bardzo wąska dróżka z piochem. Tylko nie szalej, Kowal. Dobrze, dobrze, dobrze. Nie szalej, Kowol. Dobrze, dobrze, dobrze. Mam na plecach w ogóle mega ciężki plecak, pełen zakupów. Uwierz, że czuję to wszystko. Kowal ma na plecach mnie i ten plecak. I tu jedziemy prawo? Tak. Ups. Uważaj, kot, uważaj, kot, kotku. Kot, uciekaj. Utykaj. Utykaj mi stąd. Utykaj, kot. Nie świruj, bo spadnę. Ale mąka taka wusia w dwójkach siedzie. Matko bosko. Koniki. Tak. W ogóle jest tu przepięknie w ogóle, codziennie. Tak. Ja jestem zachwycona, tu jest po prostu przepięknie. Tak, te góry nie są aż tak olbrzymie, naprawdę, jak już mówiłem, ale naprawdę robią super wrażenie, bo jest ich tyle. Uhu! No, no już wyskoczyłam się z siodła. No. Jadę powolutku, 70 tylko. Crazy. Crazy, it's my life. Głupi. Po prostu głupi. Tutaj przyjechaliśmy. No. Tędy. Tak. A my dzisiaj właśnie wjechaliśmy tą ładniejszą drogą. Tak. Dzisiaj wjechaliśmy taką drogą sobie trochę lepszą niż tamtą, chociaż też nie mogę powiedzieć, że ona jest super zajebista. Nie, ona nie jest taka super lepsza bardzo codzienno. Tak, jesteśmy na miejscu. A tych wszystkich driverów już nie ma za nami, już zostali z tyłu. No bo... ten, no mają takie zakupy, że po prostu na motocykle już tego nie ciągną. Tyle nakupowali tego. Takie zrobili zakupy. Czy ja mam tu zejść? Nie. Po co? Nie ma chłopaków. Już dobrze, już. Jak mogę schodzić, to daj znak. Schodź, możesz. Cześć, nie denerwujemy się. Cześć. Cześć, piesku. Ty jesteś owca taka. Ja bym ten... Kojarzy mi się ten piesek? Z pieskiem takim nad morzem? To wyglądał jak pompon. Ona też jak taki pompon wygląda. Przytrzymaj to, kochanie, na chwilkę, tylko ja wprowadzę... O Jezu. Wprowadzę maszynę sobie, dobra? Wprowadzaj.
chodź. Nie denerwuj się. Nie denerwuj się. No się boi hałasu. No. Proszę? Przyjechaliśmy. Co? Rękawiczki. Proszę.